Ja jeszcze drobne uwagi o powodzi, o pogodzie na święta. No niestety dziś i jutro, czyli w niedzielę wieczorem, już poniedziałek, będzie dość wyraźnie padać. We wtorek chyba już mniej. W środę tym bardziej powinno zanikać, przynajmniej tu u nas, koło Krakowa. No ale proszę Państwa, mówią, że w górach ma dopadać dużo śniegu. Im wyżej, tym więcej i tym się lepiej będzie trzymał. No, tu na razie w Krakowie jest bardzo ciepło, ale się zapewne nieco ochłodzi, więc w wyższych partiach gór na pewno będzie można korzystać z białego szaleństwa. Natomiast ciśnienie powinno nieznacznie powoli rosnąć, bo taki niż dość upierdliwy występuje na południowy wschód od Polski i on ściąga właściwie no dosyć ciepłe powietrze, ale przede wszystkim opady deszczu. A od południowego zachodu, od Portugalii, tam z Atlantyku, rozwija się powoli klin wyżowy, który powinien nas częściowo objąć. Ale ponieważ temperatury są dość wysokie, a na północnym zachodzie też są ośrodki niżowe, dlatego pogoda nie będzie ani zbyt zimowa, ani całkiem pogodna. Ale lekkie przymrozki w nocy, czy w podgórskich terenach śnieg, czy przymrozki mogą wystąpić. Natomiast mnie, no ponieważ nie stać mnie za bardzo na ogrzewanie, to mnie, że będzie dość ciepło, to nie przeszkadza. No, ale podejrzewam, że pod koniec roku, a zwłaszcza po nowym roku, zima sobie trochę wynagrodzi, choć niektórzy przewidują, że do połowy lutego nie będzie prawdziwej zimy. No, na pewno śniegu się trochę pojawi i przymrozków, czy lekkiego mrozu, ale może rzeczywiście tak będzie. No, pożyjemy, zobaczymy, tylko istnieje takie niebezpieczeństwo, że jak jesień i początek zimy mamy ciepły, to niestety przedwiośnie i wiosna może być chłodna. Tak jak to niektórzy mówią, Boże Narodzenie po wodzie, Wielkanoc po lodzie. Oby tak nie było, więc ora et labora. Amen.